Badania potwierdziły 9436 nowych przypadków koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło 92 osoby, 289 chorych z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami. W ciągu ostatniej doby, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, wykonano prawie 74 tysiące testów na koronawirusa. Marlena Nowakowska, zapraszam Państwa na program Republika po południu. A tymczasem witam moich pierwszych gości. Piotr Kusznieruk, przewodniczący Nowej Lewicy w województwie podlaskim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz pan Michał Pruszyński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panowie, zacznijmy od nowych informacji w sprawie dość nieprzyjemnej. Wnioski o wydanie licencji dla trzech synów byłej wicepremier trafiły do Polskiego Związku Narciarskiego 7 stycznia. Tego samego dnia licencje zostały wydane. Takie informacje przekazał dla TVN24 dzisiaj szef Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Narciarskiego. Przypomnijmy, że w środę portal napisał, że trzech synów byłej wicepremier wzięło udział w zgrupowaniu narciarskim jako zawodowi sportowcy, choć nie mieli licencji, które do tego uprawniają. Następnie te informacje zdementowała pani Emilewicz. Dziś światło dzienne ujrzały nowe informacje. Bardzo proszę o ocenę tej sytuacji jako pierwszy pan Piotr Kusznieruk. To znaczy sytuacja z tymi licencjami jest niejasna. No, widać jak gdyby mechanizm próby zacierania informacji o tym, że coś się odbyło nie tak. Wiadomo też, że ludzie chcą spędzać ferie i rodzice się o to starają. Natomiast no, tempo przydzielania licencji nie wygląda po prostu dobrze. Moim zdaniem pobiliśmy rekord świata w tempie udzielania licencji dla sportowców, zawodników. Nie zdarza się to jednak, ale okazuje się, że w naszym kraju to się zdarza. W związku z tym no, trudno to komentować. No, fakty są faktami. Tego samego dnia wpływają dokumenty, tego samego dnia wydawana jest licencja. Sam też uprawiam sport. Też potrzebuję do tego licencji i przez kilkanaście lat uprawiania sportu taka sytuacja mi się nigdy nie zdarzyła. To komentarz w tej sprawie bardzo prosimy jeszcze pana Michała Pruszyńskiego. Ja, pani redaktor, powiem w ten sposób. Ja również uprawiam sport, chociaż przyznam szczerze, że na poziomie amatorskim, w związku z tym nigdy akurat nie miałem konieczności występowania o jakąś licencję, w związku z tym nie do końca jakby też znam te procedury. Natomiast ja nie zamierzam tej sytuacji w żaden sposób relatywizować w kontekście tych informacji, które teraz się pojawiły. No, wcześniej pani premier Emilewicz odnosiła się w swoim oświadczeniu co do tych kwestii. Teraz pojawiają się, jak rozumiem, nowe informacje. Czekam na wyjaśnienie, jak to faktycznie z tymi licencjami było. Być może to jest proces normalny, mówię, ja po prostu się na tym nie znam i nie chcę tego przesądzać. Natomiast no, z całą pewnością jest to sytuacja, której politycy powinni unikać i robi to z całą pewnością niedobre wrażenie na opinii publicznej. Jest to wniosek, z tego naprawdę wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski, że jeżeli jako politycy zachęcamy do tego, żeby trzymać się pewnego rodzaju reżimu, apelujemy również do społeczeństwa o pewnego rodzaju wyrzeczenia, no to również sami musimy dawać przykład. Tak również powinno być w tej sytuacji. Mogę coś jeszcze dodać? Bardzo proszę. Ja chcę tylko powiedzieć w ten sposób. Licencje są wydawane dlatego, że trzeba zweryfikować status zawodnika i status klubu, który udziela tej licencji. Dlatego ogranicza się to licencyjnie, a nie może tego zezwolenia uzyskać każdy dowolnie, że po prostu trzeba dokonać weryfikacji. Tak to się odbywa. Nie wierzę, żeby można było w przeciągu 24 godzin czy tego samego dnia dokonać weryfikacji klubu i zawodnika. To jest tempo naprawdę nadzwyczajne. Jeśli pojawią się oczywiście nowe informacje w tej sprawie, to na pewno będziemy na antenie telewizji Republika informować. Ja jeszcze tylko nadmienię, że wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki powiedział, że jeżeli te doniesienia się potwierdzą oczywiście, to niewykluczone jest, że pani Jadwiga Emilewicz zostanie zawieszona w członkach
oczywiście w prawach członka klubu Prawa i Sprawiedliwości. My tymczasem zmieniamy wątek. Szczepimy w tempie takim jak Niemcy, podkreślał pan Michał Dworczyk, szef KPRM. Nadmienił, że w pierwszym kwartale uda się zaszczepić 3 miliony Polaków. Innego zdania jest jednak między innymi marszałek Senatu, pan Tomasz Grodzki. Twierdzi, że tempo jest ślimacze. Jak zatem jest naprawdę? Zapytam teraz panów. Bardzo proszę, pan Piotr Kusznieruk. To znaczy ja zweryfikowałem tempo szczepień. Wczoraj znalazłem notatkę na przykład w takiej miejscowości pod Białymstokiem, Czarna Białostocka. Ośrodek wykonujący szczepienia na stronie internetowej ogłosił, że będzie tych szczepień wykonywał 15 w tygodniu. To oznacza 2 na dzień. Przy tej populacji w tym mieście i w tych okolicach nie chcę już komentować tempa szczepień. To znaczy fakty mówią za siebie. Informacje to gdzieś tam umieściłem na Twitterze, używając print screena strony, ale podobne ilości szczepionek na terenie województwa podlaskiego, trochę większe, w sensie kilkudziesięciu albo stu kilkudziesięciu, są realizowane. Natomiast dla 1 300 000 populacji tego regionu, no to wygląda po prostu bardzo słabo. To zabranie głosu bardzo poproszę pana Michała Pruszyńskiego. Ja jeszcze tylko nadmienię, że my jako Polska jesteśmy uzależnieni od dostaw szczepionek z Unii Europejskiej. Pani redaktor, szanowni państwo, tutaj pan minister Dworczyk przedstawiał informacje na ten temat. Myślę, że jeżeli ktoś śledzi dzień po dniu informacje na temat liczby osób zaszczepionych, no to widać, że ta liczba dziennych przyrostów tak naprawdę się zwiększa, więc coraz więcej osób szczepimy. Na ten moment to może uzupełnię. Mamy zaszczepionych 369 212 osób. To są dokładne informacje z dzisiejszego raportu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oczywiście również jesteśmy uzależnieni od tempa dostaw tych szczepionek, natomiast w moim najgłębszym przekonaniu bardzo dobrze radzimy sobie z tempem szczepień, realizujemy precyzyjne założenia. No, w pierwszej kolejności muszą być osoby szczególnie narażone, te, które są na pierwszej linii frontu walki z COVID-em zaszczepione. W najbliższych dniach, tutaj również w dniu wczorajszym, pan minister Dworczyk, pani minister Goławska przedstawiali informacje na ten temat. Będą kolejne grupy, przede wszystkim seniorów, mogły się zapisywać na szczepienie i będą mogły się szczepić. Tak więc tutaj jestem przekonany, że tutaj to tempo jest realizowane w sposób jak najbardziej prawidłowy. Jest to na pewno wyzwanie organizacyjne, ale tak jak Polska była chwalona za to, jak chociażby wiosną radziła sobie z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa. Tak jestem przekonany, że tak jak wtedy i tak jak teraz dajemy organizacyjnie radę z tym, jak mówię, bardzo trudnym i nowym wyzwaniem, tak samo realizacja Narodowego Programu Szczepień przebiegnie w sposób na tyle skuteczny, że no, będziemy w stanie jak najszybciej wrócić do tego, na czym na pewno każdemu z nas zależy, bez względu na takie poglądy polityczne wyznajemy i bez względu na to, czym na co dzień się zajmujemy, czyli po prostu powrotu do normalności. Wierzę, że to w niedługim czasie nastąpi. Panowie, od poniedziałku 18 stycznia do stacjonarnego nauczania w szkołach powracają uczniowie klas 1-3. Według ministra Czarnka ta grupa uczniów jest najmniej narażona na zakażenie koronawirusem, a dyrektorzy szkół w całej Polsce zapewniają, że placówki oświatowe są przygotowane na uczniów i na ich powrót do szkół. I tutaj moje pytanie, jak panowie oceniają tę decyzję, ale również jakie sygnały ze szkolnych placówek spływają do panów jako do samorządów? Rządowców. Bardzo proszę, pan Piotr Kusznieruk. Znaczy, nie wierzę w fakt, że jedna grupa jest bardziej zarażona na zakażenia, a druga mniej. Wszyscy są narażeni na zakażenia tak samo. Różnie tylko przechodzą chorobę. Jedni objawowo, inni bezobjawowo. Każda osoba będąca w kontakcie z koronawirusem będzie przechodziła tą chorobę na jakimś poziomie. Więc tutaj to jest jak gdyby ewidentny fakt. Druga istotna rzecz, no należy, że tak powiem, coś zrobić z młodzieżą, która od wielu miesięcy siedzi w domu i znaleźć rozwiązanie, żeby dzieci zaczęły chodzić do szkół. Dlatego, że to źle wpływa na ich psychikę, źle wpływa na jakość nauczania, źle wpływa na wiele czynników, ponieważ no, człowiek jest istotą społeczną, więc chociażby kontakty z kolegami, które są ograniczone. Więc ja oczywiście popieram akcję uruchomienia edukacji,
i czym szerzej, tym lepiej. Natomiast no, trzeba stworzyć warunki. Najbardziej chciałbym, żeby przy uruchamianiu kształcenia dzieci, jak również uruchamianiu edukacji, zaszczepiono nauczycieli. Szczególnie nauczycieli, którzy przekroczyli wiek 50-60 lat, czyli te osoby, które są najbardziej zagrożone trudnym przechodzeniem koronawirusa. Dzisiaj słuchałem informację, że zrobiono powszechne badania nauczycieli klas 1-3. Okazuje się, że 2% tych nauczycieli jest zakażonych koronawirusem, co tylko wskazuje na to, że po prostu tych nauczycieli trzeba zabezpieczyć. Kolejność zabezpieczenia, no to czym starsza osoba, tym szybciej, czym młodsza, tym chwilę może poczekać, bo ryzyko powikłań objawowych z chorobą jest u niej po prostu mniejsze. Myślę, że same badania na obecność koronawirusa nie wystarczą w tej sytuacji, dlatego że po tygodniu te badania, które dzisiaj w takiej skali kilkudziesięciu tysięcy zostały przeprowadzone, będą już nieaktualne. Zanim jest zaszczepienie najstarszej grupy nauczycieli. To teraz oddajmy głos w tej sprawie panu Michałowi Pruszyńskiemu. I czy pan również podziela zdanie naszego rozmówcy, że nauczyciele powinni być szczepieni jak najszybciej? Szanowna pani redaktor, z całą pewnością tutaj postulaty powrotu najmłodszych dzieci do stacjonarnego nauczania były zgłaszane i są zgłaszane od dłuższego czasu. Wiadomo, że to jest zarówno kwestia, tutaj słusznie mój przedmówca na to zwrócił uwagę, takiego rozwoju osobowości dzieci w takim wieku, niezwykle istotne jest utrzymywanie na bieżąco kontaktów z rówieśnikami. To też jest istotne dla rodziców z przyczyn organizacyjnych. Wiadomo, że do czasu, aż te dzieci są w domach, wymaga to z ich strony często różnego rodzaju także wyrzeczeń zawodowych. I ja bym tutaj absolutnie spokojnie podszedł do tej decyzji. Przypominam, że również wiosną była w którymś momencie kwestia powrotu tych młodszych roczników dzieci do stacjonarnego nauczania. Jeżeli pojawiały się jakiegoś typu problemy, że okazywało się, że ktoś z nauczycieli czy z uczniów był zakażony koronawirusem, to w przypadku takiej diagnozy dość szybko władze szkoły, władze samorządowe są w stanie reagować i wyłączać daną placówkę. Natomiast wydaje się, że to jest faktycznie taka jedna z pierwszych grup, co do których jest konieczność tego jak najszybszego powrotu do normalności. A natomiast mówię, z całą pewnością także władze oświatowe, władze samorządowe będą czy powinny monitorować sytuację i w razie czego na bieżąco reagować, jeżeli taka potrzeba zajdzie. To ja jeszcze nadmienię, że minister Czarnek podkreślił, że uczniowie klas ósmych i klas maturalnych mogą wrócić do szkół być może już w lutym. Taki optymistyczny wariant się pojawił. Czy panowie w ten optymistyczny wariant wierzą? I jakie też wyzwania przed szkołą staną, jeżeli wrócą do szkół kolejne klasy? Pan Piotr Kuśnieruk. Ja wierzę, jeżeli rząd do tej sprawy przyłoży się merytorycznie i uruchomi szczepienia. Moim zdaniem to jest dla całego sektora edukacyjnego kluczowy punkt funkcjonowania w pandemii. To znaczy nauczyciele idący do pracy nie mogą się bać powikłań wynikających z choroby, jaką mogą się zarazić w stosunku do kontaktu z dużą grupą osób. A w klasie jest 30 osób, proszę pamiętać. 30 osób w klasie maturalnej spędza zazwyczaj 8 godzin z przerwami na 8 godzin, około 8 godzin, 7-8 godzin lekcyjnych z przerwami. W związku z tym jest bezpośredni kontakt. Te 30 osób wychodzi do domu, przeważnie idzie do czteroosobowej rodziny, więc zbieramy
że tak powiem, tą populację na poziomie 120 osób. Zakładając, że 2% ludzi choruje, czyli tak jak liczyliśmy, że 2% nauczycieli ma COVID, to przy grupie 120-osobowego kontaktu prędzej czy później, nie wiem, po miesiącu w każdej klasie znajdzie się osoba, która chorowała. Należy po prostu zabezpieczyć nauczycieli, skorygować strategię rządu w zakresie szczepień, uruchomić szczepienia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole. I głos dla przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Czy szkoły będą gotowe, Pana zdaniem, na powrót tak dużej grupy uczniów? Mam taką nadzieję. Pewnie to będzie zależało od też danej placówki, danego dyrektora. Natomiast no, z całą pewnością też, jeżeli chodzi o przygotowanie chociażby młodzieży do matury, jest istotna kwestia powrotu do szkół i do nauczania stacjonarnego. Tak jak powiedziałem przy okazji poprzedniej wypowiedzi, bo tak naprawdę dotyczy to zarówno dzieci z młodszych roczników, jak i starszej młodzieży szkolnej. No, w sytuacji, gdy pojawią się jakieś niepokojące sytuacje związane z pandemią, no to tutaj są mechanizmy do tego, żeby reagować, żeby doprowadzać do izolacji osób zakażonych. Mam nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej. No i wierzę, że również poprzez tą skuteczną i efektywną działalność związaną z realizacją Narodowego Programu Szczepień, po prostu tego typu działanie będzie skuteczne. I mówię, i za rok, jak będziemy rozmawiali, no to ta sytuacja z zeszłego roku i początku obecnego no będzie tylko przykrym wspomnieniem. Porozmawiamy teraz o przedłużeniu lockdownu, ale również o jego konsekwencjach dla gospodarki. Zanim jednak panów zapytam i poproszę o komentarz w tej sprawie, to posłuchajmy krótkiej wypowiedzi pana Rolanda Marciniaka, burmistrza miasta Świeradów-Zdrój. Wzburzenie społeczne, które jest w naszych miastach, ono nie wynika z tego, żeby się postawić rządowi, tylko wynika z prawdziwej, naprawdę prawdziwej i realnej, bo to się już zaczyna dziać, po prostu biedy. Spójrzcie Państwo, przy pierwszym lockdownie w zeszłym roku program był bardzo dobrze zrealizowany przez stronę rządową. Nikt nie występował, nie protestował i nie groził, że otworzy działalność wbrew rozporządzeniom premiera czy ministra zdrowia. To jest dowód na to, że przedsiębiorcy nie uprawiają polityki. Oni po prostu byli w dużym stopniu zaspokojeni oczekiwaniami wobec tarczy, która została uruchomiona po pierwszym lockdownie. Teraz spójrzcie Państwo, podobna sytuacja. Dalej mamy koronawirusa, drugi lockdown, ale już ogromne wzburzenie branży turystycznej i okołoturystycznej. Bo nie mówimy tylko o obiektach oczywiście noclegowych, żebyście Państwo byli świadomi. Mówimy o taksówkarzach, piekarzach, nawet aptekach, które żyją również z turystów. No każdy przedsiębiorca u nas, także w naszej miejscowości, ma te dochody w ogromnej części związane z turystami, którzy przyjeżdżają do nas. I przy drugim lockdownie zabrakło tych konsultacji w terenie. Bo wydaje nam się, że ci przedsiębiorcy nie chcą pokazać siły wobec polityki rządu, tylko chcą pokazać swoją ogromnie trudną sytuację finansową. Konferencja z udziałem przedstawicieli miejscowości górskich. Debatowano właśnie nad potrzebą wsparcia od rządu. Chciałabym zapytać panów w tej sprawie właśnie jako samorządowców, jakie głosy płyną ze strony przedsiębiorców, jakie potrzeby i z jakimi problemami i w jakich przede wszystkim najczęściej sektorach muszą się mierzyć. Bardzo proszę, pan Piotr Kusznieruk. To znaczy głosy, jeśli chodzi o przedsiębiorców, wyraził w wywiadzie jak gdyby mój poprzednik. To znaczy lockdown pojawił się prawie w całej Europie przy okazji drugiej fali pandemii. Tego myślę, że nie da się uniknąć. Trzeba najszybciej doprowadzić do sytuacji takiej, żeby można było normalnie funkcjonować. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no, trzeba znaleźć rozwiązania w postaci różnych tarcz czy poduszek finansowych, które umożliwią przedsiębiorcom funkcjonowanie. Nie dziwię się, że ośrodki hotelowe znajdujące się w górach czy będące okresem
dla których okres ferii szkolnych jest najważniejszym okresem w funkcjonowaniu, że tak powiem, się niepokoją i tak reagują, ale to jest tylko, że tak powiem, brak koncepcji na realizację tego zjawiska lockdownu. Być może trzeba było otworzyć hotele, zamknąć restauracje, umożliwić niektórym osobom poruszanie się na stokach w ograniczony sposób, wrzucając obowiązek na przedsiębiorców, żeby jakiś strumień pieniędzy do tych przedsiębiorców w tym okresie poszedł. Ponieważ następna możliwość zarobienia poważnych pieniędzy, na które oni czekają przez cały rok, będzie dopiero w następnym roku. Trzeba jakoś przeżyć, utrzymać rodziny, utrzymać przedsiębiorstwa i normalnie funkcjonować. I to niestety jest fragment strategii rządu i fragment działań rządu. Te reakcje przedsiębiorców są pokazaniem, że te działania rządu są po prostu niewystarczające. To dajmy się może teraz odnieść panu Michałowi Pruszyńskiemu do tych słów i ja jeszcze tylko dopytam, bo część restauracji zapowiedziała, że planuje otwarcie w najbliższych dniach pomimo lockdownu i obostrzeń związanych ze stanem epidemii. To może mieć przykre konsekwencje również dla samych przedsiębiorców. No i właśnie, czy tutaj rząd nie boi się tego buntu? Czy, tak jak powiedział mój przedmówca, to tego typu obostrzenia związane z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, no są stosowane również w innych krajach europejskich i są często nawet dalej idące aniżeli u nas. Myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę. Ja oczywiście rozumiem sytuację przedsiębiorców tak, że pewnego rodzaju, jak mówię, zupełnie zrozumiałe no zmęczenie tą sytuacją. Ona już trwa kilka miesięcy, natomiast no jednak tutaj warto zwrócić uwagę, że władze państwowe, rząd no, nie robią tego z jakichś przesłanek irracjonalnych, no, tylko jednak są bardzo proste przykłady, że kiedy po przejściu tej pierwszej fali, gdzie no, mówię, no, naprawdę jeżeli chodzi o przeciwdziałanie rozwojowi pandemii, no, mieliśmy naprawdę niebagatelne sukcesy względem innych krajów europejskich, kiedy no, pewnego rodzaju doszło do pewnego rodzaju poluzowania możliwości korzystania z różnych segmentów gospodarki, no to jednak w tym momencie wzrosła mobilność społeczna, wzrosła także w konsekwencji liczba zachorowań, więc no, to są zawsze bardzo trudne decyzje. Ja mam kontakt z przedsiębiorcami, na pewno każdy z nas zna przedsiębiorców. Rozumiem absolutnie ich zmęczenie, natomiast jak mówię, polski rząd robi wszystko, żeby w sposób jak najsprawniejszy, w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy dla społeczeństwa przejść przez tę niezwykle trudną sytuację i wierzę, to również tutaj podkreślał zarówno pan premier Morawiecki, pan minister Dworczyk, inni przedstawiciele rządu, że jesteśmy już na końcu tej drogi, że no, w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień będziemy powracali do normalności i będziemy żyli w świecie takim samym lub podobnym, jaki pamiętamy sprzed wybuchu pandemii. Te szczepienia już są wdrażane, to się już dzieje na naszych oczach. Wszyscy mamy taką nadzieję i na to czekamy. Serdecznie panom dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypominam, że Piotr Kusznieruk oraz pan Michał Pruszyński byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję, że jesteście z nami z Telewizją Republika i oczywiście zachęcam do pozostania. Za moment serwis informacyjny, który poprowadzi Michał Trześniewski.